Drzwi, drzwi, drzwi. No tędy weszliśmy. Czyli, że o, tutaj coś jest. Czy ja wiem, nawet fajny pokoik. Ciekawe, co tutaj ukrywał. Zaraz się przekonamy. Ok, tak jak już widzimy, zdobyliśmy szatę z ubiór asasyna, dzięki czemu to nie będziemy musieli już napotykać gangu ludzi Virene de Pazzi na ulicach, nie będziemy musieli się z nimi bić, walczyć. No, na całe szczęście to... znaczy, na całe szczęście, właściwie to jeszcze będziemy musieli trochę ich oczekiwać poprzez dalszą część gry. Ale natomiast, jeżeli skończymy już tą sekwencję numer 1, blok pamięci inaczej, czy tą sekwencję to samo zresztą, to już nie będziemy musieli się obawiać ich ataku na nas. Traditore! Hey, what's with the swords? Aren't you supposed to arrest me? No! For you to die! Well, that's not going to happen. So why don't we explore other options? Okej, czyli że jakoś sobie poradziliśmy. To była nasza pierwsza krew, pierwsze zabójstwo. Chociaż z gangiem, z członkami Virene de Pazzi to... to my żeśmy już właściwie i tak czy siak walczyli, ale tylko to była zwykła bójka, bijatyka, co powodowało ciężkie obrażenia, tylko samo, wiecie, o co mi chodzi, no. A nie zabójstwo od razu. Tak więc tutaj mieliśmy taki pierwszy pojedynek. No ja nie mogę. Pierwsza. Ach, wiem, do pacji. A chociaż mam miecz. Okej, no to wchodzimy. It's your Dittori? What are you doing here at this hour? I don't... Wait, child. Take a breath. Collect your thoughts. My father and brothers have been imprisoned. I was told to bring you this. I see now. It's a misunderstanding, Ezio. I'll clear everything up. How? The documents you've given me contain evidence of a conspiracy. Against your family and against the city. I'll present these papers at their hearing in the morning, and they'll be released.
Thank you, Signore. Of course, my child. Do you need a place to stay? You're more than welcome here. No, grazie. Amiciate piazza. Don't worry, Ezio. Everything is going to be fine. No dobra, czyli że jak mam się rozumieć, list, zadanie mamy wykonane, teraz tylko musimy dojść na port, jest na port, ja mówię, dojść do placu, na którym ma zostać wykonana egzekucja. Właściwie to niby egzekucja, bo mamy obserwować uniewinnienie naszej rodziny. No to nie traćmy czasu. Ale fajnie też na kwiatkach sobie wylądować, czy tam na liściach, co to jest, ale to jest raczej kwiatki. W Assassinie jedynce było tylko siano. No to jest, i siano, i kwiatki, i liście, i wszystko. Wygrywa zaświadczenie winności Petrucja Giovanniego i Federico Giovanniego właściwie, a nie Giovanniego. Ho, ho, ho! Mamy obserwować uniewinnienie, no to idziemy. Stand accused of the crime of treason. Have you any evidence to counter this charge? Yes, the documents that were delivered to you last night. I'm afraid I know nothing of these documents. He's lying! You need to get closer. In the absence of any compelling evidence to the contrary, I am bound to pronounce you guilty. You and your collaborators are hereby sentenced to death. You are a traitor of that part, one of them. You may take our lives this day, but we will take yours. I swear, we will! Father! Kill you for what you've done! Arrest him! Yeah. I'm dead. You'd better run, boy. Fast! It's real! Spierdzielam stąd. No ucieknij strażnikom, no nawet gdybym na to nie wpadł. O cholera. W ostatniej sekundzie mnie zobaczył. Siana się chowam, bo wstyd mi teraz się pokazywać. No dobra, tak więc w dzisiejszym odcinku to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!